przy ulicy Kościuszki 1 znajduje się kamienica Mieczysława Pinkusa. Ta prawdziwie imponująca kamienica jest bardzo silnie związana z filmem Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Wiemy już z innych punktów naszej trasy oskarowej, że wiele paryskich wnętrz, a nawet planerów było realizowanych właśnie w Łodzi. Nie inaczej jest z tą kamienicą. Jeśli przypomnicie sobie państwo sceny rozgrywające się w mieszkaniu Michela Czyli przyjaciela Wiktora, bohatera zimnej wojny, polskiego muzyka, który wyjeżdża na zachodnią stronę żelaznej kurtyny, to właśnie mieszkanie Michela zostało zainscenizowane w kamienicy, na którą w tym momencie patrzycie. W tej samej kamienicy zainscenizowano także mieszkanie Juliette w tej roli Jean Balibar, czyli kochanki Wiktora w Paryżu, której wdzięki nie są jednak w stanie wymazać wspomnienia. Namiętnej miłości do Zuli, granej przez Joannę Kulik. Mieszkanie Juliet także zostało zainscenizowane w tej kamienicy. Może być zaskoczeniem, że jeszcze jedna scena z zimnej wojny rozgrywa się właśnie tutaj, we wnętrzach tej kamienicy. Chodzi mianowicie o scenę w pociągowej toalecie, w trakcie której Wiktor i Zula planują wspólne pozostanie po zachodniej stronie żelaznej kurtyny. Kilka Elementów scenograficznych, trzęsąca się w rytm kół pociągowych, żarówka, i jesteśmy w jadącym pociągu. I z całą pewnością żaden z milionów widzów tego filmu na całym świecie, oglądając tę scenę, nie pomyślał, że po pierwsze, znajdujemy się w tym momencie na stałym lądzie, a po drugie, w statecznej kamienicy miasta Łodzi. Na tym także polega magia filmu. Również Andrzej Wajda, nagrodzony Oscarem za całokształt twórczości, przed kamienicą, na którą patrzycie Państwo w tym momencie, zainscenizował scenę z filmu Powidoki, swojego ostatniego filmu w karierze. To z tego budynku, oglądanego od strony ulic Wulczańskiej i Zielonej, wychodzą na znak protestu przeciwko marginalizowaniu sztuki Władysława Strzemińskiego, jego studenci. Kamienica ta zagrała bowiem Akademię Sztuk Pięknych, która de facto znajdowała się przy ulicy Narutowicza, ale w filmie to właśnie kamienica Mieczysława Pinkusa zagrała jej rolę. W filmie powidoki Tłumek studentów otacza swojego mistrza Władysława Strzemińskiego, który poruszając się o kulach, przechodzi razem z nimi przez ulicę, rojącą się od łódzkiego ruchu w pełni dnia. Ta scena do dzisiaj robi duże wrażenie, przede wszystkim swoim przestrzennym oddechem, i warto pamiętać, że wiele elementów, które w niej widzimy, to sprytne maskowanie elementów bardziej nowoczesnych, które znajdują się w tej samej przestrzeni. Nie wszystkie elementy współczesne udało się usunąć, ale część z nich zdemontowano, a jeszcze inną część zamaskowano na rozmaite sprytne sposoby. Maskowanie i rearanżacja przestrzeni miejskiej to jedne z podstawowych narzędzi pracy scenografów filmowych, których wyzwanie polega na tym, aby zerwać z codzienności kilka warstw czasu i odrestaurować wygląd. Rzeczy i miejsc tak, aby mogły reprezentować wcześniejszą epokę. Dokładnie taki proces zaszedł na planie filmu Andrzeja Wajdy powidoki.